Niezapomniane, kochane ziemniaczki. Wszystkie składniki w opisie. Zaczynamy. Ziemniaki. U mnie jak zwykle baby. Pół talarki albo w talarki. Wy jak macie duże, pokrójcie sobie tak trochę drobniej. Marchewka w talarki. Ciach, 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 ciach. Uwaga na palce, bo szybko jedzie. Cebula w piórka. Też uważamy na palce, bo naprawdę tempo jest dość mocno narzucone. I czosnek w plasterki. Zzt. Tam w miseczce jest tłuszcz z kurczaka. To teraz na ten tłuszcz z kurczaka. Łup! Ziemniaki. Niech się chwilę posmażą. Jak się posmażyły, no to dodajemy naszą marchewę w kółeczkach. Łup! Niech się tam ze sobą dogadują, zaprzyjaźniają. Chwilę podsmażone. Fantastycznie. Zobaczcie, już paruje. No to cebulka i czosnek dla smaku. Lepszego. Koper, natka, bo ja uwielbiam. No i teraz przyprawy, które też macie w opisie. Syp. Bełtu, bełtu. I czekamy. Chwilę się podsmażyło, zaprzyjaźniało. No to teraz będzie do tego woda. Tak 100-150 ml. Ja mam tutaj zgotowanej fasolki szparagowej. Fajnie poprawia smak. Zostawiam, żeby się podusiło. Dusi się. Aż będą mięciutkie warzywa. Niech się dusi. Tak elegancko trzeba to pobełtać od czasu do czasu, żeby nie przywarło. Reszta kopru i reszta natki. Bo ja naprawdę uwielbiam. Jeszcze chwilę podgrzewamy, bełtamy. Momencik. I mamy gotowe duszone ziemniaczki z marcheweczką, cebulką i czosnkiem jako osobne danie, do której można dać trochę śmietany lub jako dodatek do innych dań. Wypróbujcie, napiszcie co sądzicie. Zapraszam do komentarzy.